Ladies and gentlemen, we would like to invite you to a concert of the Theater of Rhythm Catalog, which is a part of the artistic activity of Eurythmics Research Club of the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice in Poland. The group involves students and also graduates of the Eurythmics specialty who have been working under my artistic directions since 1997. Both Research Club and also the theater integrate individuals who have the need of additional creative and also experimental activities beyond traditional Dalcroze's Eurythmics. As a result of our work, we perform theatrical interpretations of music derived from Dalcroze practice of plastic anime. This concept means an artistic embodying music expressed in movement. Olga Daro, who is my graduate, has been working with me for 2 years. She prepared this concert with our last year students. The concert, titled In the Rhythm of Emotions, consists of movement interpretation of music telling about stage fright, toxic relationship between two people, feeling of loneliness, children's rivalry, and also cult of ideal body shape. From the stage, we will be able to experience music composed by Georg Friedrich Händel, Janis Xenakis, Toshio Hosokawa, Petris Basks, and Krzysztof Penderecki. Thank you very much for your attention, and please follow the website of Theater of Rhythm Catalog, as well as the Eurythmics Research Club of the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice, Facebook fan page. Thank you very much, and please enjoy the concert. Trema. Trema w mniejszym lub większym stopniu dopada na scenie każdego wykonawcę. Dla jednego jest mobilizująca, dla drugiego paraliżująca. Zdarza się również, że pozornie nieobecna daje o sobie znać w najmniej oczekiwanych momentach, wytrącając tym samym z równowagi nawet najbardziej opanowanego artystę.
Szczególną cechą wybranego przeze mnie utworu jest wszechstronne wykorzystanie możliwości technicznych klarnetu. W Eddie Toshio Hosokawy można usłyszeć różnorodne jakości brzmieniowe, które próbuję przełożyć na jakości ruchowe. Ciekawa kolorystyka tego utworu zainspirowała mnie do stworzenia interpretacji ruchowej opowiadającej o toksycznej relacji dwóch osób, której główną rolę odgrywa potrzeba dominacji oraz kontroli.
Zabawa. Czy termin zabawa kojarzyć należy jedynie z niewinnością i beztroską? Jak podkreśla Johann Huizinga w dziele zatytułowanym Homo ludens, zabawa jako źródło kultury, niedaleką drogę trzeba przebyć, by radosna rozgrywka przerodziła się w okrutne, pełne matactw i brutalnych samosądów współzawodnictwo.
Interpretacja ruchowa arii Jerzego Fryderyka Händla Lascia Chiopianga z opery Rinaldo jest opowieścią o poczuciu odrzucenia, osamotnienia i izolacji. Główne przesłanie tekstu, który dotyczy rozpaczy i utraconej wolności, jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy z powodu pandemii kontakty między ludźmi są utrudnione. Pracuję nad znalezieniem takich środków wyrazu, które jak najlepiej oddadzą muzykę i to, co ze sobą niesie.
forma. Mens sana in corpore sano, a więc w zdrowym ciele zdrowy duch. Nie bez przyczyny sentencja rzymskiego poety Juvenalisa z Akwinu nigdy nie straciła na aktualności. Jak pokazują wyniki badań naukowych, ruch fizyczny zwiększa naszą sprawność umysłu, a także wzmaga naszą kreatywność. Ostatnimi czasy jednak, podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych ujętych w różnorodne dyscypliny sportowe, oprócz wsparcia naszego ducha i umysłu, nie mniej ważna stała się dbałość o idealnie wyrzeźbioną sylwetkę. XXI wiek zobowiązuje, krzycząc bezlitośnie: trzymaj formę!